17 pora. Witamy was w kolejnym odcinku. Odpalamy na dzień dobry bizona. Mówiłem, że zastrzał odpali? Dobra, o, niech się ułoży. Dobra. Już chodzi! Już hydraulika chłopie podaje. No ja, już rurę rozkładał. Tylko zamknę te lat. Bo już przyspieszacz działa. I tak widzowie moi drodzy. Testujemy rozdzielacz. Tu napierdala jak ścięgnięte. A koła kręcą się? Kręcą się? Tylko jeszcze przerywa. Ale zaraz pójdzie. No mówię, bo wymieli i pójdzie. Ją miota teraz. Wjeżdżamy na podwórko po raz drugi w naszej karierze. Patrz tam! Na jedynkę se zredukuję, Stachu! Wjeżdżamy na żyletki. Tyle? Wjeżdżamy. Proces wjeżdżania od kabiny. Rok temu nie było tego procesu nagranego. Teraz nagrywamy.
lusterku tu jedną stronę. Ja tą lusterku widzę jedną stronę. Widzę w lusterku tą stronę. Opowiedz coś miłego. Opowiedz, że ściągamy bakcie coś. Opowiedz, co robimy. No, dobra. To tak, witam bardzo serdecznie. Ekipa rolnikowo działa przy złomku. Dobra, zmiana nazwy. Nie zostałem wtajemniczony. Reksio. To był rok temu, jak jeszcze nie jeździł na polu. A jak już wjechał na pole, to już jest... To już jest, kurde, zły pies, jak Reksio tak. Dobrze, no to Reksio. No to dobra, w takim razie Reksio. Się pili dzisiaj. Łyka jak szalony. Barkę eksport. Tak, tak, tam jest ten towar i ściągamy dzisiaj bak. Nie reklamuj, bo nam nie zapłacili. Szybkie ujęcie i to jeszcze przedzielone na pół przez schodek, także no to tak, ściągamy bak. Tutaj bizon zawitał u Mateusza na podwórku. No i działa. Monitory były złe, a w podwozie... Spierdolone. W podwozie też było złe. No. Także ściągamy bak dzisiaj. A panie kochany Pedro, no. opowiedz wam historię widzów. Dlaczego w takich fajnych adikach już chodzisz na roboczo? O, w tych adikach. Najlepsze buty na robotę teraz zostały. A dlaczego? A no bo piliśmy, Stachu miał urodziny. Aha, piliśmy jak? Urodzinowe Stacha. No i wiadomo, po całym dniu, a to było, jeszcze wam napomnę, że to było pite, jakbyśmy robili tą wiatę, czyli po 12 godzinach na słońcu, czyli to było tak zwane picie ekonomiczne. Ekonomiczne. Bo waliło razy dwa w berę, czyli jak wypiłeś 40 ml alkoholu, tak jakbyś 80 ml. A się tak stało, że nas było 4, a alkoholu było aż 1,5 litra, to tak jakby 3 litry wypił. No i co? Karol się najebał. I to poszedł, tak dobrze. Poszedł do garażu i zaczął maczać. Poszedłem do garażu. Pastować buty. Nie wiem czemu, chyba po fena, ale co z tego, jak tam grill się palił, już druga w nocy była. I po ciemku szukałem światła. A Stachu miał taką banieczkę przy kozie. No i niestety, nie wiem co mnie podkusiło. Coś nie pykło. Poszedłem sobie do tego, kurde, ja was proszę, garażu. Idę sobie po ciemku i tylko wysoko nogi podnoszę. No i jakie to trzeba mieć szczęście, żeby kurwa bańka idealnie w mój but się mieściła. Z olejem, żeby stanąć, no nawet nie poczuć, że to coś jest. Tylko chrupnął jak wodę. Odwracam się, a tam patrzę ruski. Mówię, o kurwa, chyba mówię w olej. Albo woda, mówię jakaś. Palę światło, a tu kurwa cały but w oleju. No i tak się skończyło. Moje buty piękne koło domu zostały butami kurwa na robotę teraz. No, firmówki muszą taka być. Taka historia z życia była, widzowie drodzy kochani. Tak to jest, jak się pije i nie myśli. Nie polecam. No. Ale mam utrenowanie, piliśmy za zdrowie Stacha, także. Także było. Trzeba się napić. O. Dobra. Ja się myślę. Daj Stachowi. Niech nałożę na copkę i na opowie coś tam przy baku. Słyszę Stachu. No. O, ładnie wyczyszczone, do malowania. No. To już wiesz, jak się czyścić. Kurwa, to czyściłem. No, zdemontowaliśmy teraz bagi. Tak jest. Kwiatki wyszły. Znaczy w sumie widzieliśmy to w zeszłym roku, jak ustawialiśmy, jak wyjmowaliśmy wytrząsacze. A ten wytrząsacz może by trzeba przestawić jeszcze kapkę, widzisz? No on jest zrysowany. Ta blacha tam. Nie, bo ta blacha, widzisz, ta blacha tu jest ok, ale tu już jest wytarte i ta blacha w tamtą stronę wciska. No. Trzeba będzie wyciąć gdzieś tak tu. Taki płacik wytniesz i go macie spawać. Bajka i się spawa. Na całej długości, bo tu praktycznie... Nawet wiesz, jakby można go wspawać, nie trzeba go do czoła, tylko nawet na. I tyle, tak, że będzie luka. No to tu wytnę, a delikatnie się naspawa większy płat. Mam tam blachę, dwójkę. Patrz, bo tu też jest sygnite. No tu trzeba cały taki płat wyspawać. Wyciąć taki płat i tu wytniesz i odrzewiaczem się pierdyknie. Mam i ten odrzewiacz. No, można w sumie to całe napierdzielić, zaimpregnować. Tak, i potem się wiesz, pryśnie, bo widzisz tu też, bo to się nie będzie czyściło, bo tu nie ma bardzo zastępu za tym. Nie? Widzisz, a to jest, zobacz, bug jest malowane wszystko na raz. Przecież tak wszędzie tak było. No weź. Widzisz co tu jest? Zobacz, przyświeć tutaj, zobacz. W surowym stanie tu jest. Surowa, podkładówka. Podkładówka. U góry tak samo. No. Ale trzymałem się blachy, zobacz. A jakbyś teraz nawet za blachę założył tyle lat, od 89 roku, to już byś tak trafił. Zrobi się to, jutro najwyżej to zrobię. Będziesz tam dubał i już. Można prysnę to jeszcze?
jak zaspawam. Rurka, ona tak pod kątem jest, co ona jest taka dziwna. To jest taka, że widzisz, ona się spiera na baku, na dole chyba baku, a tutaj zasysa to paliwo. Ona wygląda jakby ten, jakby była... Ona trochę taka zysa. I ona wygląda tak, jakby była rzeźbiona ręcznie przez jakiegoś magika. No. Ja to bym ją, wiesz co, tak pierwsze co pomyślałem, to żeby ją uciąć tam i zrobić po prostu później na wężek, żeby łatwiej było zamontować. Nie wejdzie. Czemu nie wejdzie? Bo to na styk jest. No, jak na przekręciliście bak, to już nie dałeś tego wyciągnąć. No ale wkładasz do baku, cyk, wężyk, ją ucinasz i później sztukujesz ją tym, wężykiem. Wtedy do baku wkładamy teraz, a tam u góry spinamy z tym. A tam chcesz kawałek? No, a, no to tak. Przeciąć i tyle i by było spokój. To ja tak jestem za. Kawałek takiego krótca gumowego, tu na przykład dygnąć, ta część wkładam od razu teraz do baku, prostujemy i bak do góry, a tam później sztukujemy z tą drugą częścią i dziękuję.